Chata. William Paul Young, przełożyła Anna Reszka, czyta Magda z Czasu dla Duszy, rozdział trzeci. Punkt przełomowy. Przebywanie z dziećmi leczy duszę. Fiodor Dostojewski. Park stanowy Wallowa w Oregonie i jego okolice są określone jako mała Szwajcaria Ameryki. Dzikie, poszarpane góry wznoszą się na prawie 10 tysięcy stóp, są między nimi ukryte niezliczone doliny. Jest mnóstwo strumieni, szlaków pieszych i wysokogórskich łąk usianych polnymi kwiatami. Jezioro Wallowa jest bramą do parku krajobrazowego Eglo Cup i Narodowego Obszaru Rekreacyjnego Hellis Canyon, które szczyci się najgłębszym wąwozem w Ameryce Północnej. Wycięty w ciągu wieków przez rzekę Snake miejscami ma kilka mil głębokości i do 10 mil szerokości. 75% tych terenów jest pozbawionych dróg, ma natomiast 900 mil pieszych szlaków. Niegdyś było to terytorium dominującego plemienia Nez Perce, w którego pozostałości do dzisiaj zachowały się na całym pustkowiu, podobnie jak ślady po przejściu białych osadowników zmierzających na zachód. Pobliskie miasto zostało nazwane Joseph na cześć potężnego wodza, którego indiańskie imię oznaczało grzmot toczący się z góry. Te obszary są siedliskiem bogatej flory i fauny, między innymi łosi, niedźwiedzi, jeleni i górskich kozic. Obecność grzechotników, zwłaszcza w pobliżu rzeki Snake, jest wystarczającym powodem, żeby zachować ostrożność, jeśli się zboczy ze szlaku. Samo jezioro Waflowa o szerokości 1 mili i długości 5 mil zostało podobno utworzone przez lodowce przed 9 milionami lat. Teraz znajduje się jakieś milę od Joseph i leży na wysokości 4400 stóp. Woda przez większą część roku lodowato-zimna. Pod koniec lata nadaje się do pływania przynajmniej blisko brzegu. Z wysokości prawie 10 tysięcy stóp spogląda na ten niebieski klejnot pokryta śniegiem wyniosła z Sacagawea. Następne 3 dni Mac i dzieci wypełnili zabawą i lenistwem. Missy, najwyraźniej zadowolona z odpowiedzi taty, już nigdy więcej nie poruszała tematu księżniczki, nawet kiedy pewnego dnia w czasie wędrówki dotarli w okolice stromych urwisk. Kilka godzin poświęcili na opłynięcie brzegów jeziora łodziami wiosłowymi. Grali w minigolfa, zażarcie walcząc o nagrodę, a nawet wybrali się na konną przejażdżkę. Po porannej wyprawie do historycznego Woda Ranch, znajdującego się w połowie drogi między Joseph a Enterprise, popołudnie spędzili w mieście, odwiedzając małe sklepiki. Po powrocie nad jezioro Josh i Kate urządzili sobie wyścigi na torze gokartowym. Chłopiec wygrał, ale później tego samego dnia jego siostra odzyskała prawo do przechwałek, kiedy złowiła 3 spore pstrągi. Missy złapała jednego na robaka, natomiast Josh i Mac nie mogli się pochwalić ani jedną zdobyczą mimo wymyślanych przynęt. W czasie tego weekendu do świata Philipsów w jakiś magiczny sposób przeniknęły 2 inne rodziny. Jak to się często zdarza, najpierw znajomości zawiązały się między dziećmi, a potem między dorosłymi. Joshowi szczególnie zależało na poznaniu dukatów, których starsza córka Amber okazała się ładną młodą damą w jego wieku. Kate nie przepuszczała żadnej okazji, żeby dręczyć starszego brata docinkami, na co on czerwony na twarzy i urażony odmaszerował do namiotu. Amber miała siostrę Emmy tylko rok młodszą od Kate, więc obie spędzały razem dużo czasu. Państwo Duquette przyjechali z Colorado, gdzie Emil pracował w służbie połowu i dzikiej przyrody, a Vicky zajmowała się domem i rocznym, nieplanowanym synem JJ-em. Dukatowie przedstawili Maca i jego dzieci kanadyjskiej parze, którą poznali wcześniej, Joshemu i Sarah Madisonom. Oboje mieli niewymuszony, bezpretensjonalny sposób bycia, także Mac od razu ich polubił. Byli niezależnymi konsultantami, on specjalistą od kadr, ona od zarządzania zmianami. Sara bardzo przypadła do gustu Missy, także obie często przebywały w obozowisku dukatów, pomagając Vicky przy JJ-u. W poniedziałek, który przywitał ich doskonałą pogodą, całe towarzystwo było podekscytowane planami wyprawy kolejką na Mount Howard, wznoszącą się 8150 stóp nad poziomem morza. Linia zbudowana w 1970 roku miała największe nachylenie w Ameryce Północnej, a długość kabla sięgała prawie 4 mil. Droga na szczyt w wagoniku, dędającym od 3 do 120 stóp nad ziemią, trwała około 15 minut. Nie zabrali ze sobą kanapek, bo Jose i Sarah
uparli się, że postawią wszystkim obiad w Summit Grill. Zamierzali zjeść od razu po dotarciu na wierzchołek, a potem odwiedzić wszystkie 5 punktów widokowych. Wyruszyli po śniadaniu uzbrojeni w aparaty fotograficzne, okulary przeciwsłoneczne, butelki z wodą i kremy z filtrem. Zgodnie z planem zafundowali sobie w Summit Grill prawdziwą ucztę złożoną z hamburgerów, frytek i koktajli mlecznych. Wysokość najwyraźniej zaostrzyła im apetyt, bo nawet Missy pochłonęła całą porcję. Po obiedzie pomaszerowali do punktów widokowych. Najdłuższy szlak prowadził do Walley, Overlook, do Snake River Country i Save Devils. Razem niewiele ponad 3/4 mili. Z tego pierwszego mogli zobaczyć miasto Joseph, Enterprise, Lostine, a nawet Wallowa. Z Royal Purple i Summit w krystalicznie czystym powietrzu podziwiali rozległą panoramę aż po stany Waszyngton i Idaho. Niektórym wydawało się nawet, że za płaskim jak patelnia Idaho widzą Montanę. Późnym popołudniem wszyscy byli zmęczeni i szczęśliwi. Missy, którą Jose niósł na barana do 2 ostatnich punktów widokowych, teraz spała na rękach ojca, kiedy zjeżdżali ze szczytu w trzęsącym się i skrzypiącym wagoniku. Pozostałe dzieci z twarzami przyklejonymi do szyb głośno zachwycały się bajecznymi widokami. Dukatowie siedzieli pogrążeni w cichej rozmowie, trzymając się za ręce, a JJ spał w ramionach ojca. To jeden z tych rzadkich i cennych momentów, które trafiają się człowiekowi z zaskoczenia i niemal zapierają mu dech, pomyślał Mac. Gdyby tylko Nan mogła tu być, byłoby naprawdę idealnie. Wygodnie ułożył śpiącą Missy i odgarnął jej włosy z twarzy, żeby na nią spojrzeć. Umorosana po całym dniu wędrówek wyglądała jeszcze bardziej niewinnie i uroczo. Dlaczego dzieci dorastają? Zadumał się Mac, całując ją w czoło. Wieczorem 3 rodziny przygotowały ostatnią kolację z resztek zapasów. Sałatkę taco, dużo świeżych warzyw i dipów. Sara udało się nawet wyczarować deser czekoladowy z bitą śmietaną. Mus, ciasteczka z orzechami i inne specjały, dzięki którym wszyscy poczuli się jak na wystawnej uczcie. Gdy schowano resztki do lodówek turystycznych, sprzątnięto i umyto naczynia, dorośli usiedli z kawą wokół ogniska. Emil zaczął opowiadać o rozbijaniu siatek przemytników zwierząt zagrożonych wymarciem, łapaniu kłusowników i ludzi polujących nielegalnie. Był utalentowanym gawędziarzem, a zawód miał ciekawy i wręcz sprzyjający przygodom. Mac znowu sobie uświadomił, że w wielu sprawach tego świata jest bardzo naiwny. Kiedy zrobiło się późno, Emil i Vicky pierwsi udali się do łóżek ze swoim zaspanym niemowlakiem. Jose i Sarah zgłosili się na ochotnika, że jeszcze trochę zostaną, a potem odprowadzą dziewczynki do obowiska. Troje młodych Philipsów i 2 dziewczynki Ducate czym prędzej zniknęli w namiocie, żeby tam w swoim gronie dzielić się różnymi historyjkami i sekretami. Jak to często bywa przy ognisku palącym się długo w nocy, lekka rozmowa zmieniła się w bardziej osobistą. Sarah przejawiała duże zainteresowanie resztą rodziny Maca, a zwłaszcza Nan. Jaka ona jest, Mackenzie? Mac skwapliwie skorzystał z okazji, żeby pochwalić się swoją żoną. Oprócz tego, że jest piękna, a nie mówię tego o tak sobie, bo naprawdę jest piękna, w środku i na zewnątrz, podniósł nieśmiało wzrok i zobaczył, że oboje Madisonowie uśmiechają się do niego życzliwie. Naprawdę brakowało mu Nan. I był zadowolony, że nocny mrok ukrywa jego zakłopotanie. Jej pełne imię brzmi Natanet, ale prawie nikt tak do niej nie mówi, tylko Nan. Ma świetną opinię w środowisku medycznym, przynajmniej na północnym zachodzie. Jest pielęgniarką i opiekuje się pacjentami onkologicznymi, to znaczy chorymi na raka w stadium terminalnym. To ciężka praca, ale ona ją kocha. Pisze artykuły i występuje na konferencjach. Naprawdę? O czym mówi? Pomaga ludziom przemyśleć ich stosunki z Bogiem w obliczu śmierci, odparł Mac. Chciałbym więcej o tym usłyszeć, odezwał się Jose, grzebiąc kijem w ognisku. Płomienie strzeliły w górę z nowym wigorem. Mac się zawahał, choć czuł się przy tych dwojgu wyjątkowo swobodnie, tak naprawdę wcale ich nie znał, a rozmowa stawała się zbyt osobista jak na jego gust. Chciał jak najzwięźlej opowiedzieć na pytania Josego. Nan jest w tych sprawach dużo lepsza ode mnie. Chyba myśli o Bogu inaczej niż większość ludzi. Nawet nazywa go tatą ze względu na bliskość ich relacji, jeśli to ma dla was jakiś sens. Oczywiście, że ma, zapewniła Sarah, ale jej mąż pokiwał głową. Czy to rodzinna tradycja, nazywanie Boga tatą?
Nie, odparł Mak ze śmiechem. Dzieciaki przejęły zwyczaj nan, ale mnie się wydaje, że to zbytnia poufałość. Poza tym nan ma cudownego ojca, więc myślę, że jest jej łatwiej. Ostatnie słowa wymknęły mu się niechcące. Mak zadrżał w duchu. Miał nadzieję, że nikt nie zwróci na niego uwagi. Ale Jessie spojrzała mu w oczy i zapytała łagodnie. Twój ojciec nie był taki cudowny? Tak, chyba można śmiało powiedzieć, że nie był cudowny. Umarł, kiedy byłem dzieckiem, z naturalnych przyczyn. Mak skwitował swoje wyznanie nerwowym śmiechem, popatrzył na Madisonów i dodał. Zabił się na śmierć. Bardzo nam przykro, powiedziała Sara. Mak wyczuł, że jego nowa znajoma mówi szczerze. Cóż, powiedział, zmuszając się do śmiechu. Życie bywa ciężkie, ale mam za co dziękować losowi. Zapadła niezręczna cisza, podczas gdy Mak zastanawiał się, co takiego jest w tej parze, że tak łatwo przebiła się przez jego mur obronny. Chwilę później wybawiły go dzieci, które wpadły z namiotu i wymieszały się między dorosłych. Ku radości Kate, ona i Emmy przyłapały Josha i Amber, jak trzymali się za ręce w ciemności i teraz Kate chciała, żeby cały świat o tym się dowiedział. Tymczasem jej brat był tak zadurzony, że potulnie godził się na nękanie i dzielnie przyjmował docinki siostry. Mimo usilnych starań nie umiał pozbyć się z twarzy głupiego uśmiechu. Madisonowie uściskali Philipsów na dobranoc. Sarah ze szczególną czułością objęła Maka, a potem ruszyli w stronę przyczepy dukatów, trzymając za ręce Amber i Emmę. Mak obserwował całą czwórkę, dopóki w oddali nie ucichły ich głosy i nie zgasło kołyszące się światło latarki. Wtedy uśmiechnął się i zagonił swoje statko do śpiworów. Kiedy już odmówiono modlitwy i wymieniono całusy na dobranoc, Kate jeszcze przez chwilę mówiła coś o ściszonym głosem do starszego brata i chichotała. Josh od czasu do czasu opowiadał ostrym szeptem, który wszyscy mogli usłyszeć. Zamknij się, Kate. Mówię poważnie. Straszny z ciebie dzieciuch. W końcu zapadła cisza. W świetle latarni Mak spakował część rzeczy, ale zresztą postanowił zaczekać do rana. I tak zmierzali wyjechać dopiero wczesnym popołudniem. Zapatrzył sobie ostatni kubek kawy i usiadł z nim przy ognisku, z którego został już tylko migocząca kubka żaru. Był sam, ale nie czuł się samotny. Czy nie jakoś tak brzmiała strofa piosenki Bruce'a Coburna Realms of Glory? Jeśli nie zapomni, może to sprawdzić po powrocie do domu. Kiedy tak siedział zahipnotyzowany, patrzył w ognisko, otulony jego ciepłem, zanosił modły dziękczynne do Boga. Tyle dobrego otrzymał od losu. Można wręcz powiedzieć, że został pobłogosławiony. Był zadowolony i przepełniony spokojem. Jeszcze wtedy nie wiedział, że za 24 godziny jego modlitwy zmienią się drastycznie. Następny ranek, choć słoneczny i ciepły, nie zaczął się najlepiej. Max stał wcześnie, żeby zaskoczyć dzieci pysznym śniadaniem. Ale oparzył sobie dwa palce, kiedy naleśniki przywarły do patelni. W reakcji na piekący ból zaczął machać ręką i strącił miskę z ciastem prosto na piasek. Dzieci, obudzone brzękiem i ściszonym przekleństwami, wystawiły głowy z namiotu, żeby zobaczyć, co to za zamieszanie. Kiedy zorientowały się w sytuacji, zaczęły chichotać, ale wystarczyło warknięcie ojca. To nie jest zabawne, żeby schowały się z powrotem. W bezpiecznej kryjówce nadal coś szeptały, obserwując scenę przez siatkę okna. Tak więc zamiast planowanej uczty na śniadanie były płatki pół na pół z wodą, bo ostatnie mleko Mak zużył do ciasta na naleśniki. Następną godzinę spędził na próbach zwijania obozu z dwoma palcami w szklance zimnej wody, często odświeżanej kawałkami lodu, które Josh obdłupywał łyżką z bloku. Wieść musiała się roznieść po kempingu, bo zjawiła się Sarah Madison z apteczką. Kilka minut po tym, jak posmarowała rękę Maka białawym płynem, ból zaczął ustępować. W tym czasie Josh i Kate, wykonawszy swoje zadania, spytali ojca, czy mogą ostatni raz popływać Kanadyjką dukatów. Z góry obiecali, że włożą kamizelki ratunkowe. Po obowiązkowym sprzeciwie i stosownej liczbie błagań ze strony dzieci, zwłaszcza Kate, Mak w końcu ustąpił i jeszcze raz przypomniał im zasady bezpieczeństwa i dobrych obyczajów. Był spokojny. Obozowisko znajdowało się rzut kamieniem od jeziora, a dzieci obiecały, że będą się trzymać blisko brzegu. Mak mógł się pakować i jednocześnie mieć na nie oko. Missy siedziała przy stole i kolorowała książeczkę kupioną przy wodospadzie Multomach. Jest słodka, pomyślał Mak, zerkając na nią podczas sprzątania bałaganu, który sam zrobił.
Miała na sobie ostatnie czyste rzeczy. Letnią czerwoną sukienkę haftowaną w polne kwiaty. Zakup z pierwszej wyprawy do Joseph. 15 minut później Mac usłyszał głos córki wołający: tato! Podniósł wzrok i spojrzał na jezioro. Kate i jej brat wiosłowali jak zawodowcy. Oboje mieli na sobie kamizelki ratunkowe. Mac im pomachał. To zadziwiające, że na pozór nieistotna czynność czy wydarzenie może całkiem zmienić życie. W odpowiedzi na gest ojca Kate odruchowo uniosła wiosło i na jej twarzy zastygł wyraz przerażenia, kiedy łódka w ciszy i niemal w zwolnionym tempie zaczęła się przewracać. Joss rozpaczliwie próbował ją wyprostować, ale było już za późno. Z pluskiem zniknął z widoku, nakryty przez kajak. Tymczasem Mac już pędził na brzeg. Nie zamierzał wskakiwać do jeziora, tylko chciał być w pobliżu, kiedy jego dzieci się wynurzą. Kate pokazała się pierwsza, krztusząc się i płacząc, ale Josh nadal nie było widać. Potem nagle ukazały się jego nogi młócące w wodę. Mac natychmiast się zorientował, że coś jest nie w porządku. Ku jego zdumieniu w jednej chwili wróciły wszystkie odruchy, które w sobie wykształcił jako nastoletni ratownik. W biegu zdjął koszulkę i buty i kilka sekund później wskoczył do wody. Nie zważając na lodowate zimno, popłynął w stronę kajaka unoszącego się 50 stóp od brzegu. Na razie nie przejmował się rozdzierającym szlochem córki. Kate była bezpieczna. Najpierw musiał ratować Josha. Wziął głęboki wdech i zanurkował. Woda, choć wzburzona, była w miarę przejrzysta. Widoczność sięgała 3 stóp. Mac szybko znalazł Josha i odkrył przyczynę jego kłopotów. Jeden z pasów kamizelki ratunkowej zaplątał się w fartuch. Mimo wysiłków Maca nie mógł go odczepić, więc próbował dać synowi znak, żeby wsadził głowę do wnętrza kajaka, gdzie zostało trochę powietrza. Ale biedny chłopak wpadł w panikę i na próżno szarpał się w uwięzi. Mac wypchnął na powierzchnię, krzyknął do Kate, żeby płynęła do brzegu, nabrał powietrza i znowu zanurkował. Za trzecim razem, wiedząc, że czas ucieka, zrozumiał, że ma 2 możliwości – uwolnić syna z kamizelki albo odwrócić kajak. Ponieważ Josh w panice nie pozwalał mu się do siebie zbliżyć, Mac wybrał drugi sposób. Dzięki Bogu i aniołom albo Bogu i adrenalinie już przy drugiej próbie udało mu się przekręcić łódkę i wydostać syna ze śmiertelnej pułapki. Kamizelka nareszcie spełniła swoje zadanie, utrzymując chłopca z głową nad wodą. Josh był nieprzytomny i bezwładny. Z rozcięcia na głowie ciekła mu krew. Mac natychmiast zaczął robić synowi sztuczne oddychanie, a tymczasem ludzie, którzy przybiegli nad jezioro, zwabieni odgłosami zamieszania, wyciągali ich obu i kajak na płyciznę. Mac nie zwracał uwagi na krzyki i gorączkowe pytania, tylko skupił się na zadaniu, nie dopuszczając do siebie strachu. Znalazłszy się na ziemi, Josh zaczął kaszleć, wymiotować wodą i śniadaniem. Zgromadzeni wybuchnęli entuzjazmem, natomiast Mac rozpłakał się z wielkiej ulgi. Chwilę potem przyłączyła się do niego Kate, oplatając mu szyję ramionami. Wszyscy obecni śmiali się i płakali, i obejmowali. Wśród tych, których hałas ściągnął nad jezioro, byli Madison i Ducat. W radosnym gwarze Mac usłyszał szept Emila, który niczym różaniec powtarzał słowa: tak mi przykro, tak mi przykro, tak mi przykro. To był jego kajak, to mógł być jego dzieciak. Mac objął go ramieniem i kładąc nacisk na każde słowo powiedział mu do ucha: przestań, to nie była twoja wina, już wszystko w porządku. Emil zaczął szlochać, dając upust hamowanym emocjom, przerażeniu i wyrzutom sumienia. Kryzys został zażegnany, przynajmniej tak sądził Mac.